My name is Ryan Sokesh, and on today's episode of Przyzyto, we're going to visit the formerly closed city of Baltusk, Russia. To, co jest ciekawe, jeśli chodzi o sam Baltusk, to to, że nie ma tam zbyt wielu turystów, więc w autobusie do Baltiska powiedziano nam, żebyśmy nie rozmawiali ani po polsku, ani po angielsku. Mam nadzieję, że przetrwamy. Odjeżdża nasz milczący autobus. It's pretty crazy to be in a place where you could get harassed just for speaking English. W serii przeżyć to nie zwiedzamy żadnych zabytków ani ładnych miejsc, zwiedzamy ruiny, niebezpieczne miejsca i radioaktywne zabytki. Okej, so let's go. Bunkrują się tutaj albo młodociani pijacy, albo bezdomni. The only problem is that it completely smells like shit down here. To jest nasz bunkier numer 2. Zobaczmy, czy w środku jest podobnie zadbany. Fuck, dude, this place is pretty dangerous. Yeah, this place. Look at all this rust and. What's over here? There's a stair. Shit. Mamy tylko jedną drogę wyjścia. Jakby ktoś nam zagrodził wyjście, to nie ma tak naprawdę. Which way should we go? We definitely shouldn't separate. We should. Oh shit! Dude, this is crazy and it drops down. You gotta be careful. I can see something, but wait, wait, wait. I need to be closer to see. There's water down there. Yo, I don't think you should go so close to the edge. It's flooded, that's for sure. We can't go down there. Nawet ciężko powiedzieć, jakie to jest głębokie. To może być bardzo głębokie. This place is completely dangerous. There are holes everywhere. It's bizarre contraptions, kind of a labyrinth. 54 DRL. Dawniej była drabina i można było wejść na górę. I tam jest wejście do tego właściwego bunkru, z którego dawniej można było strzelać. Oh fuck.
not sure I want to go there. Let's keep going. We're already this far. Holy fuck. Naprawdę nie podoba mi się to miejsce. I think we should go back now. Okay, look, I think the way back is that way. There's an arrow showing, but I just gotta go a little bit further. And Archer, I don't think you should go away from us. It looks like people actually could live down here. That's what I'm most afraid of. Someone, like an old soldier with a gun? No, like a homeless guy. Holy fuck, this is seriously endless. Oh, look at this signs. It's creepy. Wait, do you know which way is back? Yeah. Fuck. Hold on a second. This makes Chernobyl look like Disneyland, okay? Exit? Okay. Zamurowane wyjście, więc tędy nie wyjdziemy. Here's the arrow. Okay. Without those arrows, we would be fucked. Oh fuck! Watch your head. Whoa. Oh my god. Oh. Ostrożnie. Oh fuck. To taką wieżą strażniczą na górze, która jest bunkier. Jest też cała sieć korytarzy podziemnych. No słyszałem, że jakiś czas temu nie byłoby szans, żeby tu wejść. Tam jest lina. We've been exploring this bunker and we're not really supposed to be here. And it sounds like someone's checking the area. This city remains on the list of forbidden cities in Russia. Foreigners are not supposed to come here, officially speaking. Yet we photographed, we explored, and we enrich our experience as tourists in Russia. Please like, comment, and subscribe. I'm Ryan Sokesh. Peace.